Witam Państwa serdecznie na uroczystości odsunięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Waldemarowi Baszanowskiemu. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej imprezy, pana Romana Chmielowskiego. Pozwolę sobie Państwu teraz przedstawić jakże bogaty przede wszystkim sportowo życiorys naszego mistrza, pana Waldemara Baszanowskiego. Waldemar Romuald Baszanowski urodził się 15 sierpnia 1935 roku w Grudziądzu. Zmarł 29 kwietnia 2011 w Warszawie. Polski sztangista, czterokrotny olimpijczyk, dwukrotny mistrz olimpijski, pięciokrotny zwycięstwa mistrzostw świata, sześciokrotny mistrz Europy, 24-krotny rekordzista świata, zdobył 9 złotych medali mistrzostw Polski, 61 razy ustanawiał rekordy Polski, honorowy prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Dzieciństwo i młodość. Był synem Jana Baszanowskiego, byłego podoficera 64 Pułku Artylerii i Elżbiety Klary Pilcek. W 1957 roku ukończył Państwowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie, a w 1961 roku Warszawską Akademię Wychowania Fizycznego. Kariera sportowa. W 1960 roku wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie, zajmując 5. miejsce. Kolejne lata to pasmo sukcesów. W 1961 roku po raz pierwszy w karierze zwyciężył na Mistrzostwach Świata w Wiedniu oraz Mistrzostwach Europy również w Wiedniu. Na kolejnych zawodach mistrzowskich, to jest Mistrzostwach Świata w Budapeszcie i Mistrzostwach Europy w Budapeszcie w 1962 roku oraz Mistrzostwach Świata w Sztokholmie i Mistrzostwach Europy w Sztokholmie w 1963 roku zdobył 4 medale, wszystkie srebrne. Występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 roku zaowocował zdobyciem złotego medalu. Uzyskał w trójboju 432,5 kg, bijąc dotychczasowy rekord olimpijski aż o 25 kg. Rok później zwyciężył w Mistrzostwach Świata w Teheranie oraz Mistrzostwach Europy w Sofii. W 1966 roku był drugi podczas Mistrzostw Świata w Berlinie oraz Mistrzostw Europy w Berlinie. Igrzyska Olimpijskie w Meksyku w 1968 roku to kolejny sukces sztangisty. Powtórzył osiągnięcie z Tokio, wygrywając z przewagą aż 15 kg nad Irańczykiem Parwizem Jalalayem. W lipcu 1969 roku prowadzony przez niego samochód wpadł pod łobiczem w poślizg i stoczył się do rowu. W wyniku czego śmierć poniosła jego żona Anita, a on sam i 6-letni syn zostali ranni. Mimo wypadku sezon uwieńczył obroną tytułów na Mistrzostwach Świata w Warszawie i Mistrzostwach Europy, ustanawiając przy okazji 4 rekordy świata. Następnie zdobywał srebrne medale na Mistrzostwach Świata w Columbus w 1970 roku i Mistrzostwach Świata w Limie rok później. Równocześnie zwyciężał podczas Mistrzostw Europy w Szombatli i w Mistrzostwach Europy w Sofii. W swoim 4. występie olimpijskim na Igrzyskach w Monachium w 1972 roku zajął 4. miejsce, a walkę o brąz przegrał tam ze Zbigniewem Kaczmarkiem o 2,5 kg. W 1969 roku czytelnicy Przeglądu Sportowego uznali Baszanowskiego najlepszym sportowcem Polski. Po zakończeniu kariery został trenerem i wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na przełomie 1973-1974 trenował zespół ciężarowców AZS Warszawa oraz w tym czasie został zaproszony do współpracy przez klub Sanaczonka Sanok. Potem wyjechał do Azji, gdzie został trenerem kadry Indonezji. Do kraju powrócił w 1988 roku. 6 lat później został szefem wyszkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, a w 1999 roku wybrano go na stanowisko prezydenta Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów. Pozwoliłem sobie prześledzić jakby życiorys pana Waldemara Baszanowskiego i okazuje się, po pierwsze, na pewno urodził się w Grudziądzu, to rzecz jest oczywista i jasna, natomiast nie zgadza mi się rok ukończenia szkoły średniej. Postanowiłem udać się zarówno do jednej szkoły, jak i do drugiej, natomiast ze względu na to, że minęło już troszeczkę sporo czasu, wszystkie materiały zostały przekazane do kuratorium oświaty. W związku z powyższym wystosowałem pismo i uzyskałem wiarygodną i prawdziwą informację. Waldemar Baszanowski ukończył szkołę średnią, mam tu na myśli technikum mechaniki rolnej w 1953 roku oczywiście i w tym roku również zdał maturę, także to nie 57, a 50.
trzeci i ten i zaraz po ukończeniu szkoły średniej został skierowany tutaj do pracy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Cyganach wspólnie ze świętej pamięci Józefem Powrotnikiem oraz ze świętej pamięci Józefem Kurczycem. Także ta trójka tutaj pracowała jakby do końca, do rozwiązania się tego domu. Dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu również tutaj gości pan Józef Karalus, który był podwładny tutaj świętej pamięci Waldemara Baranowskiego, to jest pan prezes OSP, prawda, tutaj w Cyganach. Także to jest taki epizod i powiem państwu tak, w 1955 roku został powołany do jednostki wojskowej, którą odbywał przez 2 lata. Oczywiście w międzyczasie też tutaj od czasu do czasu przyjeżdżał. I powiem państwu też taką rzecz, już śledząc jakby historię Cygan, ponieważ ta historia sięga 1302 roku, także ponad 720 lat Cyganem już mają. Tutaj po mojej prawej stronie, a to państwa lewej, tam są takie krzaki, tam jest taki budyneczek, ponieważ tu był pierwszy kowal, który w Cyganach tutaj urzędował i zanim w Pomie powstał również taki oddział kowalstwa, to tutaj pan Waldemar też tą trasą przemierzał tutaj, prawda, żeby jakieś tam rzeczy naprawić, jeśli chodzi o świadczenie usług dla ludności, nie tylko Cygan, ale także też okolicznych miejscowości. Także taka wzmianka, ja się nie zagłębiałem po prostu dalej, bo trzeba byłoby sięgać, ale najważniejsze rzeczy to są te, prawda, uzyskane tutaj tytuły, dzisiejsze te, to wydarzenie i to myślę jest największa rzecz, zarówno tutaj dla miejscowości Cygany, w której pracował, dla miasta, które reprezentuje pan burmistrz Krzysztofiak, gdzie mieszkał, myślę bardzo ważna rzecz, ale również dla przedstawicieli tutaj, prawda, dla gminy Grudziądz, gdzie państwo, gdzie się urodził, prawda, w Grudziądzu i to są te epizody związane ze świętej pamięci Waldemarem Baranowskim. Pani pierwsza. Proszę bardzo. Poproszę. I kto jeszcze będzie odcinał? Pan i ja wtedy. Czy ja może, a pan na końcu wtedy? Przeczymy Żydka. Naleźli. O, super. Stańcie razem przy tej kapitanie, ją widać. Tak, żeby było widać. I ją bardzo ładnie widać. Dziękuję. Zmniejszę jeszcze jakieś tam wiązaneczki, myślę, że będzie... Roman Chmielowski, ja jestem mieszkańcem wsi Cygany. Postanowiłem po prostu podjąć taką próbę i zorganizować takie wydarzenie związane jakby tutaj z czasookresem pobytu i pracy
Waldemara Baszanowskiego, ponieważ Waldemar Baszanowski urodził się w Grudziądzu, a mieszkał w Kwidzynie, natomiast pierwszą pracę po ukończeniu technikum mechaniki rolnej podjął właśnie tutaj, w tej miejscowości, w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Cyganach. I ten okres pobytu postanowiliśmy uczcić, prawda, odsunięciem tablicy pamiątkowej, ponieważ jest to niespotykana i nietuzinkowa osoba, a zwłaszcza jest to wielokrotny mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz świata i dwukrotny złoty mistrz olimpijski, prawda, igrzysk olimpijskich. Także myślę, że mieszkańcy będą tutaj zadowoleni, a zwłaszcza, że jeszcze jeden mieszkaniec żyje i dzisiaj na tej uroczystości również będzie, także będzie możliwość również wysłuchania jakichś relacji z takiego wspólnego pobytu tutaj i wspólnej pracy. Nie no, Waldemar to jest człowiek, który zasługuje na absolutnie wszystko i to, co się dzieje tutaj, to jest odzwierciedleniem tego, czym był Waldemar. Był nie tylko wybitnym sportowcem, ale człowiekiem. Nadal jest w sercu człowieka, z którym współpracował i nadal jest w naszych sercach, bo to był wybitny człowiek, bardzo wybitny i wszyscy żałujemy, że tak wcześnie od nas odszedł, bo jeszcze więcej by zostawił z tego wszystkiego, co tak bardzo umiał. Był człowiekiem, który potrafił pomagać wszystkim na wszystkich poziomach i to jest to genialne w tym wszystkim, że Waldemar tak długo i tak pożytecznie z nami był. Jak pracowałem, no to przyszedł, to ja już pracowałem jako był pomocnikiem traktorzysty. Często ja byłem w terenie, nie? Ale jak przyjechało się tu do pomóc, no to zawsze były takie rozmowy różne, na różne tematy gadaliśmy ze sobą. Nie? A później mówię, ja zostałem na warsztacie, no i te końcówki murów wszystkich rozsypywałem do końca, co pozostało po nim. Ale zdrowie to były magazyny zrobione, nie? I kuźnia była otwarta pierwsza. A po później kuźnia była zrobiona, jakby były bloki postawione, wszystko w 50. To jest to! Już była i kuźnia zrobiona, wszystko i warsztaty. Tyle mogę powiedzieć. Pierwsze, że tak powiem, zdalne spotkanie z panem Waldemarem to było, jak byłem w technikum rolniczym w latach 50. na Podlasiu, gdzie byliśmy wielkimi kibicami. Jeszcze przez radio wówczas. Ale później spotkałem osobiście na AWF-ie w Warszawie w 60. roku. Ja studiowałem na ZJW, a pan Waldemar już działał na AWF-ie. Było spotkanie kadry olimpijskiej z panem Dziedzicem, który był jednym z trenerów. No i ponieważ miałem kolegę na AWF-ie, więc co niedziela, co sobota tam już byłem na AWF-ie i żeśmy chodzili, oglądali właśnie treningi i całe. No pan Waldemar Baszanowski w sumie był wzorem sportowca, ale również wzorem działacza sportowego, bo wielu kończy karierę, a później jakoś tak znika z horyzontu. A z panem Waldemarem odwrotnie, że on dalej pracował, dalej współpracował, tak jak tu było powiedziane, na wszystkich poziomach. Był taki cichy, skromny, dla wszystkich dostępny.